Także cześć, siemano, witajcie, z tej strony The Mazowszy Team. Rozbierzemy się w pierwszej kolejności, bo jest... Weźmiemy się dzisiaj za uszczelnianie zwolnicy prawej, czyli koła ciągnącego. No to w pierwszej kolejności musimy zdjąć koło. Przy ściąganiu koła pamiętajcie, żeby te dwa punkty się zgadzały. Przy ściąganiu, przy zakładaniu, bo ich inaczej nie założyć. Ogarniamy coś, podstawiamy wszystko, co nam się po prostu da pod koła w traktorze. Zostawiamy na biegu, wyjmę kluczyk ze stacyjki, podkładamy pod jedno tylnie i proponuję pod to przednie, nie? I zaraz jesteśmy. Następnym krokiem będzie podniesienie traktora. Ja zawsze sobie tutaj ustawiam lewarek, jest powierzchnia równa. Czyli do końca. I mamy już odkręcone, znaczy się traktor podniesiony, zabezpieczony. Odkręcamy. Jeżeli ktoś chce, nie ma siły, odkręca sobie obciążniki. Wkładamy w jedno miejsce i teraz zostają nam dwie po przekątnej. Luzujemy trochę tą, wykręcamy i teraz lecimy z tą. Teraz powiem wam tak, zrobimy taki myk. Wykręcimy obydwie. Tylko pamiętajcie, że koło jest ciężkie z obciążnikami. Nawet samo koło, nie? Jak ktoś zmieniał opony czy coś, to odkręcał koło, no to wiadomo, to trochę waży. Temu trzeba uważać. I na siebie możemy popchnąć, żeby nam zaszło za szpilak. No, z prawej strony spadło. O, mamy. Kurde. Mam cię. Najlepiej koło jest sobie oprzeć. Bo później je podnosić, no to wiadomo, nie? Mamy wyciek. Pięknie. Rzuciłbym go na luz, ale nie wiem, czy nie odjedzie. Pamiętajcie o tych punktach, ten i ten. Dobra, a my w tym czasie bierzemy się za spuszczenie starej oliwy. Tu widać już w tym samym położysku, to będzie 30-32. Robota w kuckach. Oh,
wkręcamy to. Tam będzie 13. No rozbierać to wiadomo, każdy będzie umiał, nie? O. No nie popisałem się tutaj. Powiem wam tak, na to wod nie jestem przekonany uszczelniać. A z kolei suchych samych też nie lubię dawać, a to nie miałem pistoletu do silikona, był traktor potrzebny, nie? Śrubki w jedno miejsce, może tu je odłożymy. Do kobiałki. Teoretycznie mógłbym dać to teraz 100 W na tą uszczelkę, nie? Skrobać gdzie nie gdzie. Dobra. Nie będziemy się bawić. Albo ja mam lepszy pomysł. Co tu jest za tarcza? Co za ciul to tak dokręcił. To jest taka świeża. To szkoda by jej. O. Mamy papierek. No, nakręć się. Dobrze. Rozwijamy diaksa, szufierkę kątową, jak to się fachowo mówić powinno. Dobra. Co jest? Dobra. Jak to woli, niektórzy uszczelniają na towot. Ej. A niektórzy na max minimum. Czekaj sekunda. Jak to się tyle. Max, no. Dobrze. To wiem, że w końcu minie ten zły czas i nocne tango.
zalać sobie w otwory. Jak dwie załapiecie po przekątnej, to już będzie dobrze, nie? Więc może tą wsadzimy. Dobra. Powiedzmy, że ciebie tu przypasujemy. Dobra. I tam. Trzeba dokręcić stuciem. Oczywiście gdzieś się to rzuciło, a tu. Dobra. Oczywiście nie jedną stronę cały czas. O, silikon nasz nam wypływa, czyli jest go za dużo. Żeby nie pozrywać gwintów. Luks. Gitara. Można posprawdzać. I to będzie trzymać wieki, bo to jest silikon temperaturowy, więc nie ma innej opcji, żeby to nie trzymało, nie? Teraz weźmiemy się za to. Nie pokazałem, bo sam jego nie wrzucę. Z tatą musiałem. Samemu mi się kiedyś udało, ale teraz w życiu. Na dwie szpilki mamy załapane naprzeciw siebie. Obydwie dokręcić, żeby koło weszło na piastę. No i te punkty muszą się zgadzać i pamiętajcie, zawsze na górę. Koło musi być odsunięte od szpilek sporo i zawsze na górne szpilki celujcie, nie? Pierwszy.